Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym wykładzie. Proszę Państwa, dzisiejszy wykładowca, pan dr Szymon Godlewski, ukończył studia matematyczno-przyrodnicze z fizyki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z nauk fizycznych uzyskał, badając samoorganizację nanostruktur molekularnych na powierzchniach tlenków metali. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii naszego Wydziału i prowadzi badania właściwości struktur atomowych i molekularnych, a także zajmuje się badaniami związanymi z przebiegiem reakcji chemicznych inicjowanych bezpośrednio na powierzchniach podłoża oraz kontrolowaną manipulacją molekułami z precyzją atomową. Natomiast tematyka dzisiejszego wykładu to mikroskopia bliskich oddziaływań, czyli jak podglądać atomy i molekuły. Bardzo proszę Panie Doktorze. Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj wygłosić tutaj prezentację, w której chciałbym podjąć temat w głównej mierze pewnego wynalazku, a w zasadzie dzisiaj to można powiedzieć, że to już jest grupa wynalazków, które niewątpliwie w ostatnich 30 latach zrewolucjonizowały badania nanostruktur powierzchni w skali atomowej. Może na początek, żebyśmy dobrze wiedzieli, co jest przedmiotem zainteresowań i przedmiotem mojej prezentacji, chciałbym to sprecyzować i jeśli chodzi o atom, no to w zasadzie myślę, że dla każdego jest to w miarę jasne, co mamy na myśli. Może być trochę mniej oczywiste, co rozumiemy przez molekułę. I ja w mojej prezentacji atomy będę reprezentował tutaj takimi kolorowymi kulkami. Jeśli chodzi o molekuły, bo tutaj wachlarz możliwości jest znacznie szerszy, to przedmiotem mojej prezentacji i zainteresowań będą układy składające się z kilkudziesięciu, może maksymalnie kilkuset atomów połączonych kowalencyjnie, no i tworzących właśnie takie molekuły. To są ani nie są najmniejsze molekuły, ani nie są to największe molekuły, można powiedzieć takie troszkę pośrednie. Żebyśmy tytułem wprowadzenia dobrze wyczuli, co chcielibyśmy obserwować, to może warto by było przyjrzeć się tutaj skali wielkości. No i jeżeli zastartujemy tutaj z czegoś, co dla nas nawet może być dosyć spore w kontekście takiego kontaktu na przykład rękami, jakiś obiekt o rozmiarach 1 metra, to teraz jeżeli będziemy się na tej skali tutaj przesuwać, prawda, o każdą kolejną działkę, to będziemy lądować w obszarze za każdym razem 10-krotnie mniejszy. No na początku to oczywiście są jakieś takie przedmioty, które jak najbardziej możemy dostrzegać. Po kilku takich ruchach znajdziemy się w obszarze, który jest granicą dla naszych zmysłów, czyli no, możemy to jeszcze dostrzegać bez żadnych przyrządów, ale dalej, czyli w kierunku mniejszych rozmiarów już zejść nie jesteśmy w stanie. Czyli gdzieś granica dla naszego ludzkiego oka, tutaj tak zaznaczyłem, to jest mniej więcej w tym zakresie. Widzimy, to są rozmiary mniej więcej średnicy włosa, czy też 10-krotnie mniejsza jest tutaj pokazane włókno węglowe. Jakbyśmy tak jeszcze dalej zrobili krok, to będziemy mieli bakterie, wirusy. Później tutaj pokazałem taki obiekt, który jest oczywiście podstawowym elementem budulcowym w zasadzie wszelkich układów elektronicznych. To jest jedna z ostatnich prac, gdzie mamy tranzystor, w którym bramka jest wykonana z nanorurki węglowej, średnica rzędu 1 nanometra. To rzeczywiście już jest rozmiar bardzo mały. Czyli w tym momencie lądujemy właśnie tam, w tym obszarze naszych dzisiejszych zainteresowań. To jest mniej więcej rozmiar molekuły, no atom jest jeszcze poniżej tego. Także widzimy, że są to obiekty bardzo, bardzo małe. Jeśli myślimy o obserwowaniu czegoś, no zwłaszcza w skali takich obiektów małych, to pewnie szybko do głowy przyszedłby nam mikroskop i może ktoś nawet wpadłby na pomysł skonstruowania mikroskopu, który by dawał tak duże powiększenie, żeby zobaczyć nawet molekuły czy atomy. No, pewnie dosyć szybko moglibyśmy dojść do wniosku, że tym naszym pomysłem pewnie jest coś nie tak, bo on jest dosyć oczywisty i prosty, więc albo ktoś by to zrobił już przed nami, albo się zrobić tego nie da.
to rzeczywiście będziemy rozczarowani, bo nie da się tego wykonać. Dla mikroskopów optycznych, czyli tam, gdzie podstawą obrazowania będzie odbicie, czy też pochłanianie światła, no granicą taką obiektów, które możemy rozróżnić, zobaczyć, to jest coś mniej więcej odpowiadające długości fali, czyli to jest zakres kilkuset nanometrów. Jak przypomnimy sobie poprzedni slajd albo ten tutaj, to ciągle widzimy, że to jednak jest zdecydowanie większe niż rozmiary molekuł czy atomów, które chcemy obserwować. To oznacza, że musimy jednak wymyślić coś innego. Taki mikroskop optyczny się z pewnością nie nadaje do obserwowania obiektów w nanoskali. Potrzebujemy znaleźć jakieś takie oddziaływanie, prawda? No bo obserwować możemy w takim razie przez jakieś oddziaływanie. Zresztą, no, jeżeli będziemy używać mikroskopu optycznego, to również jest to oddziaływanie fali świetlnej z naszym obiektem. Więc musimy znaleźć jakieś takie oddziaływanie, które pozwoli nam w jakiś sposób zobrazować, bo nie będzie to coś, nie będzie to obrazowanie w takim rozumieniu, jakie mamy, prawda, potoczne, te obiekty w skali nano. No moglibyśmy szybko wpaść na taki pomysł, że skoro światło jest falą elektromagnetyczną i tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, ta długość fali dla światła widzialnego jest za duża, no to weźmy coś, co ma długość mniejszą i możemy wykorzystać na przykład promieniowanie rentgenowskie. Oczywiście ono jest jak najbardziej wykorzystywane w szerokim zakresie do badania struktur, no, zwłaszcza na przykład krystalicznych. Moglibyśmy też wymyślić jeszcze coś innego. Jeżeli już jesteśmy przy falach, to może w takim razie skorzystajmy z efektów kwantowych, no i użyjmy fal materii. Wiemy, że coś takiego jest ze względu na taką dwoistość korpuskularno-falową materii. Na przykład dobrze do tego się mogą nadawać neutrony czy elektrony, no i rzeczywiście nawet taki mikroskop elektronowy, który w zasadzie nawet działa dosyć podobnie do optycznego w miarę, został skonstruowany i w roku 1986 została za niego przyznana Nagroda Nobla. Ja wspominam o nim tutaj dlatego, że ta nagroda została przyznana w tym samym roku, czyli to była połowa nagrody, a druga połowa została przyznana za mikroskop tunelowy i to jest właśnie ten mikroskop, o którym ja bym chciał dzisiaj opowiedzieć. A więc, krótko mówiąc, możemy, to jest taki mój subiektywny wybór, tutaj wybierać różne inne techniki badawcze, które pozwolą nam na przykład zbadać jakieś korelacje, z czym poszczególne atomy się mogą wiązać w naszych obiektach, w naszych molekułach, albo też na przykład z czego te obiekty w ogóle mogą być zbudowane. No i na czerwono zaznaczyłem tutaj takie dwa urządzenia, czyli skaningowy mikroskop tunelowy i mikroskop sił atomowych, które są właśnie przedmiotem moich zainteresowań, przedmiotem dzisiejszej prezentacji. One są ze sobą dosyć spokrewnione, jak zresztą za chwilę zobaczymy. I jak wspominałem, za pierwszy z nich została w roku 1986 przyznana Nagroda Nobla. Teraz, co jest może w tym ciekawe, to zwróćmy uwagę, że ten pierwszy mikroskop skonstruowano w roku 1982, mikroskop tunelowy, a Nagroda Nobla przyznana została już po 4 latach, bardzo szybko w sumie. To może świadczyć o jakiejś doniosłości tego wynalazku. Jednocześnie połowa nagrody została przyznana za mikroskop elektronowy, który pan Ruska skonstruował już w latach 30. XX wieku, czyli to troszkę czasu jednak minęło od momentu, kiedy ten mikroskop powstał, do momentu, kiedy został nagrodzony. I można powiedzieć, że ta mikroskopia tunelowa, a później to, co z niej wyewoluowało, naprawdę wpłynęło na zrewolucjonizowanie metod badania struktur powierzchniowych, pojedynczych molekul czy atomów. Skoro już wspomniałem tutaj o mikroskopie elektronowym, to może dwa słowa jeszcze o nim powiem. Tutaj mamy zaprezentowany model mikroskopu zbudowany z klosów Lego. No i obraz pochodzące z tego mikroskopu, rzeczywiście widzimy, że naprawdę jesteśmy w stanie zaobserwować pojedyncze atomy tutaj w strukturze grafenu. To jest jedna pojedyncza i podwójna warstwa grafenu. Niewątpliwie dzisiaj takie możliwości mamy. Jakbyśmy się cofnęli 40 lat do tyłu, to powiedzmy sobie, aż tak dobrze nie było. Ale niewątpliwie na poziomie pojedynczych atomów obserwacji prowadzić można. Może pokażę tutaj krótko taki film, na którym zobaczymy, jaka jest mniej więcej budowa tego mikroskopu i jak taki obraz powstaje. To
Wygląda w sumie dość podobnie do mikroskopu optycznego. Mamy jakieś źródło, tutaj to będzie źródło oczywiście elektronów. Następnie mamy soczewki, które muszą nam tą wiązkę uformować. Próbkę, soczewki, które są umieszczone za próbką. No i na jakimś takim ekranie te elektrony przelatujące tworzą nam obraz powierzchniowy, dzięki temu, że długość fali tych elektronów jest właśnie porównywalna z tymi rozmiarami atomowymi, no to możemy obserwować obraz z rozdzielczością nawet atomową. To może sobie tę dalszą część tego filmu darujemy teraz. Z tym, że no, jak zobaczyliśmy ten obraz przed chwilą, czy to w tej symulacji, czy pochodzący z publikacji na poprzednim slajdzie, to zauważamy, że niewątpliwie widać tam pojedyncze atomy, no ale one są umieszczone w jakiejś takiej dosyć dużej strukturze. No więc generalnie tego, co chcieliśmy uzyskać, czyli zobaczyć atomy pojedyncze albo pojedyncze molekuły, no to jeszcze żeśmy nie uzyskali. Jak się zastanowimy nad tym przez krótką chwilę, no to dojdziemy do wniosku, że sam pomysł zaczyna być problematyczny i pojawiają się kolejne trudności. No, otóż jakbyśmy sobie wzięli taki obiekt makroskopowy i chcieli obserwować go mikroskopem optycznym, no to nie ma specjalnych problemów, możemy go jakoś tam złapać, umieścić w odpowiednim miejscu tego mikroskopu. No ale jak chcemy zaobserwować molekułę czy atom o rozmiarach nanometrowych, to zaczynają się kłopoty, no bo musimy w jakiś sposób ten obiekt nasz złapać, prawda? I oczywiście metod różnych pozwalających na to jest wiele. Możemy wspomnieć sobie na przykład o pułapkowaniu atomów przez pole magnetyczne i wiązki laserowe, prawda? Wtedy w określonym obszarze przestrzeni, dosyć małym, skupia się te atomy i możemy badać ich właściwości. Innym rozwiązaniem może być na przykład tworzenie kryształów. No, w szczególności jakbyśmy chcieli zbadać jakieś molekuły, można stworzyć kryształy z tych molekuł, a później taki kryształ już znacznie większy, zdecydowanie łatwiej będzie w jakiś sposób trzymać i następnie w jakiś sposób badać. No a z informacji uzyskiwanej przez badanie tego kryształu można wyekstrahować dużo wiadomości na temat właściwości nawet pojedynczych molekuł tworzących ten kryształ. No, byleby te molekuły tak zbyt mocno ze sobą tam nie oddziaływały. No i wreszcie możemy wymyślić jeszcze coś innego. Możemy wymyślić, że stworzymy jakąś taką podstawkę dla naszych molekuł czy atomów. W tym przypadku oczywiście no, skalinami. I taką niezłą podstawką mogą być powierzchnie krystaliczne, na których będziemy te nasze atomy albo molekuły umieszczać. A więc generalnie weźmiemy sobie nasz kryształ, weźmiemy jego powierzchnię i atom albo molekułę umieścimy na tej powierzchni i będziemy chcieli zbadać ich właściwości. W zasadzie w tym momencie mogłoby się nam wydawać, że sam kryształ nas już za bardzo nie interesuje, no bo jesteśmy nastawieni na badanie tych pojedynczych atomów i molekuł. Ale ja bym chciał jednak parę słów na temat tego kryształu samego w sobie powiedzieć, bo tak prawdę mówiąc, sama technika, czyli ten mikroskop tunelowy, on wywodzi się całkowicie z chęci zdążenia ludzi do tego, żeby badać powierzchnię kryształów. Więc może warto przez chwilę się temu przyjrzeć. No na pierwszy rzut oka mogłoby nam się wydawać, że to wcale takie ciekawe nie jest, bo skoro znamy kryształ i znamy jego strukturę w środku, no to ciach, przetniemy, dostajemy powierzchnię, nic specjalnego się nie dzieje. Okazuje się, że tak całkiem nie jest, dlatego że jak przetniemy kryształ, to te atomy, które są na powierzchni, to straciły swoich sąsiadów, przynajmniej tę część, prawda, którą żeśmy odcięli. No i im już jest tak trochę niewygodnie, zaczynają gdzieś tam się wiercić, chciałyby się inaczej ustawić. I często dochodzi do tego, że taka powierzchnia rekonstruuje, to znaczy atomy ustawiają się w innych położeniach niż to było w kryształe, czy też w tym momencie jak przecięliśmy ten kryształ. No i to jest właśnie pokazane tutaj na tym przykładzie jakiegoś takiego wyimaginowanego kryształu i powierzchni. I proszę zobaczyć, że ja to tak zaznaczyłem specjalnie kolorami. Te rzędy atomów są nieco wyżej w tej chwili ulokowane niż te, a te, które wcześniej tutaj są zaznaczone takim jasnym kolorem, one pozbliżały się do siebie i się potworzyły takie rzędy dimerów. No i struktura powierzchni jest niewątpliwie inna niż struktura kryształu w środku. Co więcej, możemy jeszcze na tej powierzchni mieć jakieś dodatkowe atomy albo jakieś inne mogły nam uciec. Czyli rzeczywiście warto byłoby może zobaczyć tą strukturę powierzchniową z taką
atomową rozdzielczością, czyli z dokładnością do pojedynczych atomów. Tym bardziej, że ta powierzchnia odgrywa jednak dość ważną rolę, bo ona, możemy ją uważać za jakiś taki element, prawda, przez który sam kryształ może się komunikować z światem zewnętrznym. No i oczywiście mamy mnóstwo aplikacji jakichś katalitycznych, optoelektronicznych. No, tam wszędzie ta powierzchnia odgrywa dużą rolę. Poza samą strukturą, która niewątpliwie jest ciekawa i jak już widzimy w tej chwili może się dość znacznie różnić od tego, co jest w środku kryształu, to może nas interesować coś jeszcze. No na przykład może nas interesować struktura elektronowa. Żeby w takim uproszczeniu powiedzieć, co my byśmy tak naprawdę się chcieli dowiedzieć, no to generalnie w takim naszym ciele stałym jakimś, czy w molekule, to będzie wyglądało w ten sposób, zaczynając od atomu. Wiemy, że w atomie, prawda, mamy jądra atomowe i elektrony. One mogą przyjmować tylko pewne, ich energia może być, jest skwantowana, czyli tylko pewne wartości energii są dozwolone. No i w przypadku ciała stałego albo molekuł jest trochę podobnie. Mówię trochę dlatego, że tych dozwolonych poziomów jest po prostu znacznie więcej. Trochę to upraszczając. No i wprowadza się taką funkcję gęstości stanu. Ja to specjalnie tutaj wprowadzam, ponieważ ona będzie miała, grała, znaczy dość dużą rolę odgrywała w analizie działania naszego mikroskopu. Więc żebyśmy łatwo to zrozumieli, mniej więcej taką funkcję możemy sobie wyobrazić jako funkcję określającą, no, ile tych elektronów jesteśmy w stanie o danej energii upchać w tym naszym obiekcie, prawda? Czyli widzimy, że tutaj dla energii takiej tych elektronów jest mało, potem jest coraz więcej, potem znowu jest mniej, no potem mamy jeszcze więcej i tak dalej. No, ona jakoś tam zależy od tego, z czego jest ten nasz obiekt zbudowany, to ta funkcja jest różna. No i potem mamy stan puste, czyli takie, w których tych elektronów nie ma, ale w które moglibyśmy je tam, powiedzmy sobie, powrzucać. Tak to mniej więcej wygląda. I z grubsza rzecz ujmując, to jest ważne, dlatego że to determinuje bardzo wiele właściwości. Dlatego zarówno dla kryształów, jak i dla tych pojedynczych molekuł chcielibyśmy te funkcje poznać, czyli móc je jakoś zbadać. I taka myśl generalnie przyświecała tutaj dwóm panom w latach 70. Ten starszy pan Rohrer, on już od początku lat 60. pracował w laboratorium IBM pod Zurychem. No, niewątpliwie na pewno miał niezły przykład, bo jego wychowawcą był noblista, pan Pauli. I w połowie lat 70. do tego swojego zespołu, do jego zespołu został zatrudniony drugi pan, tutaj troszkę młodszy od niego, pan Winich. I ci panowie byli bardzo zafascynowani strukturą atomową, ale trochę ich sfrustrowało to, że w tym okresie, czyli w tych latach 70., no, techniki badawcze, czyli instrumenty do badania struktury powierzchni były dość niedoskonałe, no, czegoś im brakowało. I pewnie tak jak w przypadku wielu ludzi wybitnych wpadli na pomysł, że oni skonstruują swój instrument po prostu. Wymyślą coś nowego i będą mogli badać strukturę lepiej. Tak prawdę mówiąc, to sam pomysł nie był taki całkiem nowy, bo oni zaczęli od tego, żeby skonstruować mikroskop tunelowy, opierający się na zjawisku tunelowym, za momencik o tym parę słów powiem. Generalnie chodzi o to, że jeżeli weźmiemy sobie jakieś tam igłę i powierzchnię, bardzo blisko je do siebie zbliżymy, no to elektrony będą mogły przeskakiwać pomiędzy tą naszą próbką a igłą. Tak? Klasycznie byłoby to niemożliwe, a w mechanice kwantowej jest to jak najbardziej możliwe. I co więcej, to za chwilę będziemy widzieć, ta możliwość przeskakiwania, czyli prawdopodobieństwo, bardzo zależy od tego, jak daleko są od siebie te próbki. Problem polegał bardziej może na tym, znaczy zjawisko było znane, na tym, żeby to technicznie zrealizować, bo to wymaga, no, nieprawdopodobnej precyzji w ustawianiu tej igły i próbki względem siebie. I to się tym panom właśnie w laboratorium IBM udało rozwiązać. Co więcej, ja bym chciał zaznaczyć tutaj, że w zasadzie bardzo, bardzo wiele rzeczy związanych z tą techniką mikroskopii bliskich oddziaływań, którą to nazwą określa się cały szereg tych technik, było rozwijanych właśnie w tym laboratorium. Oni mają bardzo dużo osiągnięć na tym polu. No, powiedzmy sobie w takim razie bardzo krótko, na czym polega to zjawisko tunelowe. No, wyobraźmy sobie, że mamy jakąś górkę, zupełnie klasyczną piłkę, chcemy ją kopnąć na drugą stronę, no ale nie bardzo nam to wyszło, trochę za wolno leci, nie ma siły wrócić z powrotem. Nie ma takiej opcji, żeby ta piłka znalazła się po drugiej stronie. A kwantowo to wygląda trochę inaczej.
to nasza piłka kwantowa ma małą energię, niższą niż bariera, a mimo to jest szansa, czyli jest pewne prawdopodobieństwo, że ta piłka znajdzie się po drugiej stronie. I to jest właśnie efekt tunelowy, który jest podstawą działania tego mikroskopu skaningowego tunelowego. A więc tak schematycznie, o co tu chodzi? Mamy igłę. No, chodzi nam o to, żeby ona była jednak atomowo ostra, tak żebyśmy tą powierzchnię mogli badać z dokładnością właśnie atomową. I mamy próbkę i chcemy badać jej powierzchnię. Więc tu mamy w tej naszej igle elektrony, przykładamy jakieś napięcie między igłą i próbkę. No i elektrony, które sobie tutaj w naszej igle się znajdują, mogą przetunelować. Widzimy, że amplituda tej fali elektronowej maleje eksponencjalnie, czyli dość szybko w próżni, czyli w tym obszarze pomiędzy igłą i próbką, a później już sobie tą propagują w naszej próbce. Więc jeżeli odpowiednio blisko umieścimy igłę i próbkę, to jest szansa, że pewne elektrony przetunelują nam z igły do próbki. To, co jest tutaj dosyć ważne, to jest właśnie to, o czym mówiłem, że to prawdopodobieństwo tunelowania, ono jest bardzo, bardzo mocno zależne od tego, jaka jest odległość między igłą i próbką. Jeżeli ona jest, jeżeli tę odległość zmienimy o wartość rzędu nawet 1/10 nanometra, to prąd płynący zmieni się o rząd wielkości. No i to oczywiście jest dla nas niezwykle istotne, bo pozwala nam w ten sposób widzieć tą powierzchnię, widzieć w cudzysłowie, z precyzją atomową, prawda? Bo oddalenie się nawet o 1/10 nanometra zasadniczo zmienia prąd, który będzie płynął między igłą i próbką. No można jako ciekawostkę powiedzieć, że pierwsza praca, którą panowie wysłali, która w zasadzie wprowadzała tą koncepcję, no nie znalazła zwolenników wśród recenzentów dość prestiżowego czasopisma Physical Regulators. No i widać, że tu recenzenci też czasami się chyba mylą. Popatrzmy w takim razie jeszcze króciutko na to, jak wygląda to zjawisko tunelowe, żebyśmy mieli przekonanie, że wiemy, o co do końca w tym chodzi. Mamy barierę, mamy tu jakieś źródło cząstek, możemy z nimi stowarzyszyć fale. Jak ta bariera jest szeroka, to w zasadzie no nie ma szans, żeby te cząstki nam przez nią przetunelowały, znalazły się po drugiej stronie. No ale w miarę jak ona się robi coraz węższa, to tych takich cząstek, które przelatują, jest coraz więcej. Widzimy, że jak ona już jest naprawdę wąska, mimo że jest ciągle wysoka, to już bardzo dużo cząstek znajduje się po drugiej stronie. No i właśnie na tym opiera się działanie tego mikroskopu. I teraz chciałbym pokazać taką krótką animację, w której zobaczymy, w jaki sposób tworzy się obraz z mikroskopu tunelowego właśnie. Dobrze. Także mamy w tym momencie tak. Mamy naszą powierzchnię z jakimiś atomami. Mamy igłę taką atomowo ostrą. Przybliżamy ją do powierzchni. Przykładamy napięcie. Jak przyłożymy napięcie, to jeżeli tylko jest taka możliwość, żeby te elektrony przetunelowały, zaczyna płynąć prąd. Jak się przesuniemy w obszar, gdzie powierzchnia jest dalej, bo jesteśmy pomiędzy atomami, to ten prąd maleje, potem jak jesteśmy znowu nad atomem, to znowu rośnie i tak dalej. No i przesuwając naszą igłę ponad powierzchnią, tak linia po linii, jak tu widzimy na tej naszej animacji, możemy zarejestrować coś, co będziemy nazywać obrazem tej powierzchni. Przy czym pamiętajmy o tym, że to nie jest obraz taki w sensie optycznym, prawda? Tylko obraz pokazujący, jakie są tutaj zdolności do tego, żeby nasze elektrony tunelowały. W rzeczywistości tak naprawdę najczęściej operuje się w takich dwóch możliwych trybach, to znaczy albo nasza igła przesuwa się w płaszczyźnie, zupełnie ponad naszą powierzchnią, no i rejestrujemy natężenie tego prądu, albo jest druga możliwość, nawet częściej wykorzystywana, kiedy dodatkowy układ sprzężenia zwrotnego powoduje, że no tak dobiera nam wysokość igły nad powierzchnią, że to natężenie prądu jest cały czas stałe i rejestrujemy tą taką zetową składową położenia igły i to nam będzie teraz dawało pewien obraz naszej powierzchni. Jako ilustrację wybrałem tutaj obraz z pierwszej pracy pokazującej działanie mikroskopu tunelowego. To jest obraz powierzchni krzemu 1.1.1. Ona jest dość skomplikowana, dlatego to było dosyć duże osiągnięcie i zresztą w latach 80.
sporo takich powierzchni zostało zbadanych dzięki właśnie temu nowemu wynalazkowi. Ewidentnie widzicie Państwo tutaj, że składa się po prostu z takich linii. Tak? To są dokładnie linie skanów, z tego jak się je ze sobą połączy, no to można dostać taki trójwymiarowy obraz. No, musimy przyznać, że te 30 lat rozwoju techniki doprowadziło do tego, że obecnie niewątpliwie obrazy możemy uzyskiwać lepsze. To jest zupełnie współczesny obraz tej samej powierzchni, wykreślony w takim formacie trójwymiarowym. No widać, że niewątpliwie różnica w jakości jest zauważalna. I teraz jeszcze tylko dwa słowa chciałbym powiedzieć na temat samego mikroskopu, bo zdajemy sobie pewnie sprawę z tego, że jeżeli chcemy badać coś w skali atomowej, to musi to być bardzo, bardzo precyzyjne. Więc przede wszystkim musimy odizolować ten nasz układ od wszystkiego, co by nam mogło przeszkadzać. To się najczęściej uzyskuje przez to, że układ, że naszą próbkę umieszcza się w próżni, to znaczy odpompowuje się powietrze i tam w zasadzie nic poza tą próbką nie ma, tak żeby nic powietrza nawet, prawda, nam nie przeszkadzało, nie siadało na tej powierzchni. No i chcielibyśmy, żeby ten nasz układ tak za bardzo, w cudzysłowie, nie podskakiwał jak jakieś atomy i molekuły, to w temperaturze pokojowej one będą sobie gonić jak szalone. Najczęściej. Żeby tego nie było, to układ się chłodzi do temperatur bardzo niskich, takich na przykład jak minus 270 stopni Celsjusza. I wtedy one rzeczywiście są dość unieruchomione. Trzeba pamiętać o tym, że w samym mikroskopie kluczową rolę odgrywa ta igła i końcówka, bo to tunelowanie zachodzi w zasadzie pomiędzy ostatnim atomem igły a podłożem, więc tutaj dużą rolę odgrywa przygotowanie i rzeczywiście są metody pozwalające na to, żeby przygotować igłę tak, żeby było wiadomo, co jest na końcu. To jest dosyć istotne. A tutaj Państwo macie obraz takiego mikroskopu. To jest piezoelement, na którym umieszczona jest igła. Tutaj na górze jest próbka, więc tutaj taka geometria jest odwrócona. No i jak będziemy przybliżać sobie tą igłę do powierzchni dzięki temu piezoelementowi, to wtedy możemy tutaj rejestrować obraz naszej próbki. Ważne jest to, że rzeczywiście wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego pozwoliło nam tutaj na prowadzenie takich badań, ponieważ żeby można było kontrolować położenie igły z dokładnością do dziesiątych części nanometra, albo w zasadzie nawet do setnych części, albo jeszcze lepiej, no to wymaga niesamowitej precyzji i to można uzyskać dzięki piezoelementom, czyli takim kryształom, które zmieniają kształt. W tym przypadku to będzie długość pod wpływem pola elektrycznego. Rzeczywiście można taką precyzję uzyskać. Ostatecznie możemy zobaczyć, to są z literatury zaczerpnięte obrazy, takie w formacie trójwymiarowym, no że rzeczywiście niewątpliwie da się zobrazować atomy pojedyncze. To jest taki stadion ułożony z atomów żelaza na miedzi. Tu są przykłady molekuł wody na takiej powierzchni izolującej, cienkiej, i atomy złota również na miedzi przykrytej taką warstwą izolatora. Ciekawe jest to, że widzicie Państwo, że te dwa atomy się troszeczkę tak wygląda, jakby się różniły. No i rzeczywiście okazuje się, że możemy nie tylko obrazować te nasze układy, ale również różne dziwne rzeczy z nimi robić. W tym przypadku to jest atom neutralny, a ten uzyskał dodatkowy jeden elektron, czyli ma ładunek ujemny, stąd jest w tym obrazie niższy i takie dodatkowe halo się tu pojawia. No dobrze, to wiemy w tej chwili, że niewątpliwie da się pojedyncze atomy na powierzchni zobrazować, ale już dosyć krótko po tym, jak ten mikroskop został skonstruowany, już w latach 80., ludzie się zastanawiali, czy więcej informacji moglibyśmy uzyskać z tego naszego urządzenia. No i okazuje się, że niewątpliwie tak. Ja bym chciał tutaj przedstawić przykład spektroskopii tunelowej. Naszym celem jest rzeczywiście zbadanie, tak jak powiedziałem, tej gęstości elektronowej i to nie dość, że w skali atomowej, to właśnie jeszcze w przestrzeni, czyli zobaczenie, jak ona się zmienia w różnych miejscach, czyli w zależności od tego, jak daleko będziemy od naszej próbki, albo w którym miejscu ponad próbką. Zastanówmy się zatem, czy to jest rzeczywiście możliwe do uzyskania naszym instrumentem. To jest taki schematyczny rysunek. Tu mamy elektrony w próbce, tu są elektrony w próbce, tu są elektrony w igle, tu są te puste stany igły i próbki. No i wielka bariera, którą elektrony muszą pokonać, żeby przeskoczyć z igły do próbki. Na razie nie mamy żadnego napięcia przełożonego, nic się nie dzieje.
od razu możemy się zorientować, że jest tu pewne niebezpieczeństwo. Otóż jak zaczniemy przykładać napięcie, to na oko wydaje nam się, że pewnie to, co będzie się działo, zależy od tego, jaka jest ta struktura elektronowa igły, a nie tylko próbki. Rzeczywiście to prawda i żeby w jakiś sposób zminimalizować ten efekt, to wybiera się takie materiały, dla których ta struktura elektronowa jest w miarę jednorodna. To znaczy nie bardzo zależy od tego, jaka jest energia. No to przyjmijmy dla uproszczenia rzeczywiście, że mamy bardzo jednorodną strukturę. Cała ta gęstość stanów jest po prostu cały czas jednakowa, niezależnie od energii. Zobaczmy, co się stanie, jak przyłożymy jakieś napięcie do naszego złącza. No, są teraz elektrony, które już bardzo chętnie by chciały się znaleźć po drugiej stronie, więc jeżeli tylko uda im się przeskoczyć przez tą barierę potencjału tutaj, to z naszej igły do próbki tunelują. I tak jak powiedziałem, ten prąd tworzony przez elektrony, jego natężenie bardzo mocno zależy od tej odległości. Opuśćmy na chwilę te buźki, bo nam troszkę przeszkadzają w obserwacji detali i zastanówmy się, co się stanie, jeśli przy danym napięciu zwiększymy jej jeszcze troszeczkę. To w zasadzie można powiedzieć, że jeśli chodzi o tą barierę, to tu się wiele nie zmieniło. No, jeśli chodzi o to, ile dodatkowych elektronów jest tutaj w próbce, w igle, które mogą nam tunelować, no to troszkę ich przybyło, ale mamy stałą gęstość stanów, więc to niewiele nam zmienia, nie przeszkadza to. Natomiast pojawiły się jakieś dodatkowe stany w próbce, no i one, rzeczywiście w zależności od tego, na jakim poziomie energii jesteśmy, ich może być więcej lub mniej. Jakbyśmy teraz popatrzyli na to, to zobaczymy, że niewątpliwie to, o ile nasz prąd tunelowy wzrośnie, zależy od tego, ile mamy tych elektronów tutaj w próbce nowych, dostępnych, ile mamy tych miejsc, do których one mogą tunelować, no i oczywiście od tej odległości, z którą już byśmy nic nie robili, to się nie zmieniło, więc ostatecznie zobaczymy, że pochodna przyrostu prądu po napięciu jest związana liniowo z gęstością stanów, to jest właśnie skrót do gęstości stanów, lokalną, czyli tą w tym miejscu, gdzie jest nasza igła. No więc mamy dosyć niezłe narzędzie do tego, żeby badać strukturę elektronową lokalnie. Możemy analizować, jak ona się zmienia w zależności nie tylko od energii, ale od położenia. Dobrze, to weźmy jakiś taki niezbyt skomplikowany obiekt do analizy. Niech to będzie jakaś molekuła. I spróbujmy taką molekułę posadzić na naszej powierzchni i powiemy, że chcemy teraz zbadać jej strukturę na przykład elektronową. No możemy się troszkę rozczarować, bo na tej powierzchni ta molekuła może się już nie zachowywać tak fajnie, jak byśmy chcieli, czyli przykładowo na tyle mocne będą oddziaływania z podłożem, że ona się powiąże, potworzą się jakieś związania i nasz plan niestety nie wypalił, no bo jej właściwości się już mocno zmieniły. To musimy wymyślić coś innego. No jest pewna metoda pozwalająca to ominąć. Otóż na tej powierzchni takiej dosyć reaktywnej mimo wszystko możemy umieścić warstwę takiego izolatora, który sprawi, że molekuła nie będzie już mocno oddziaływać z podłożem. Teraz ona sobie spokojnie leży, nie jest zbyt tam niepokojona przez podłoże. No i już możemy zacząć analizować jej strukturę elektronową, no i ewentualnie również strukturę atomową. Co byśmy chcieli zobaczyć? Otóż dla takich molekuł, no to co jest najważniejsze może, to jest to, jaki jest poziom, czyli dla jakiej energii mamy ten najwyższy stan obsadzony elektronowy i jaką mamy separację między tym stanem i tym stanem pustym. No i gdzie jest ten stan pusty, prawda? I nie dość, że jakie są energie, czyli to, co na przykład będzie również determinowało, jak dobrze ta molekuła przewodzi, ale również jak to wygląda przestrzennie, czyli jaki jest rozkład tych stanów, tych takich chmur elektronowych, prawda? Czyli gdzie te elektrony no, z większym prawdopodobieństwem możemy znaleźć, a gdzie z mniejszym. Obróćmy sobie to tylko w przestrzeni do takiej postaci, której najczęściej używamy przy spektroskopii tunelowej. No i zastanówmy się, czego się spodziewamy. Dla takiej molekuły tutaj modelowej pentacenu, jaką narysowałem, stan ten obsadzony mniej więcej powinien wyglądać tak, jak to pokazuje ta taka mała grafika, czyli te ciemne obszary to są takie obszary, gdzie ta gęstość elektronowa jest największa, te jasne tam jest najmniejsza. No i rzeczywiście, jak popatrzymy na wyniki badań dla tego układu, dla molekuły pentacenu na takiej warstwie izolującej, no to zobaczymy, że możemy zarejestrować ten stan obsadzony, możemy zarejestrować ten stan nieobsadzony. No, w przerwie, czyli tutaj w tym obszarze pomiędzy tymi stanami prąd jest w ogóle bardzo mały, a cały obraz jest taki w zasadzie, można powiedzieć, trochę nijaki, rozmazany. Wtedy ta molekuła zmienia tylko w zasadzie takie zdolności, czyli jakąś stałą dielektryczną naszego ośrodka, czyli tam próżni czy
czy gdybyśmy to badali w powietrzu, to powietrza, nic więcej się nie dzieje. Ale jeżeli zwiększymy napięcie do takiego zakresu, gdzie będziemy dostawać się do tych stanów nieobsadzonych, to elektrony będą tunelowały z igły do tego stanu nieobsadzonego i potem do powierzchni. A w przeciwnym wypadku, jeżeli przyłożymy napięcie ujemne, no to będziemy mieć elektrony przeskakujące z próbki do tego stanu tutaj obsadzonego, potem z stanu obsadzonego będą wyskakiwały nam do igły. No i rzeczywiście to się dosyć dobrze zgadza z symulacjami, także możemy być zadowoleni. Udało nam się taką molekułę, będącą taką dosyć archetypiczną molekułą dla układów półprzewodnikowych organicznych, zbadać. A okazuje się jednak, że to nie wszystko. I w latach 90. ludzie wymyślili dodatkową metodę, opierającą się o tym, że no, jak mamy takie przeskakujące elektrony, to one mogą jeszcze tą swoją energię na przykład tracić i przekazywać naszemu obiektowi. On na przykład może zacząć wracać, wibrować, drgać jakoś. I rzeczywiście to okazuje się, że można to badać. To znaczy, jest to dla nas troszkę zaskakujące, ja zaraz powiem dlaczego, ale jeśli będziemy teraz tak zwiększać napięcie, no to na początku zwiększa nam się prąd w zależności od tego, jakie mamy te stany elektronowe, o których mówiliśmy. Ale w pewnym momencie, jeżeli osiągniemy taką wartość napięcia odpowiadającą energii, która jest potrzebna do tego, żeby wzbudzić na przykład jakieś tam wibracje w układzie, to ten prąd zacznie nam rosnąć trochę szybciej. No, mogłoby nas to nawet trochę zdziwić, bo w większości przypadków takiego codziennego życia, jak coś nam zacznie rozpraszać, czyli przeszkadzać, to raczej będzie prąd malał, prawda, jeżeli będziemy mieć większy opór opornika, niż będzie rósł. Ale tutaj jest inaczej i to jest związane z tym, że oprócz tych elektronów, które tunelują i nie przekazują energii do tego naszego układu, to teraz się mogą pojawić tak, które tunelują i tą energię przekazują. Czyli mamy dodatkowy kanał i to powoduje, że tych elektronów jest więcej, czyli prąd nam wzrósł. I to możemy sobie zaobserwować w spektroskopii tunelowej na pochodnej. Najczęściej się obserwuje na drugiej pochodnej, gdzie to oznacza po prostu takie maksimum. No i teraz popatrzmy, jak to rzeczywiście wygląda. Mamy igłę nad jakąś taką molekułą, zaczynamy przepuszczać prąd. Na początku mamy małe przyłożone napięcie, potem zwiększamy. To jest napięcie graniczne, przy którym wzbudzamy wibrację. No i ta molekuła zaczyna tańczyć, prawda? A później jak obniżymy napięcie, no to oczywiście się uspokoiła. Nie jest energia elektronów tunelujących wystarczająca do tego, żeby te wibracje wzbudzać. No i w ten sposób, jeżeli będziemy takie eksperymenty wykonywać, to możemy znajdować energię drgań naszego układu. To jest bardzo ciekawe i rzeczywiście sporo takich prac się ukazało. Myślę jednak, że znacznie bardziej spektakularną rzeczą jest możliwość manipulowania tymi naszymi atomami, molekułami na powierzchni i to z taką naprawdę bardzo, bardzo dużą precyzją atomową. Czyli naprawdę z bardzo dużą dokładnością. I jak do tego doprowadzić? Otóż bierzemy naszą igłę. Na początku ona sobie, prawda, nasz obiekt obrazuje. To było pokazane tutaj. Mamy na początku mały prąd tunelowy. Jak igła się przybliży, czyli zwiększyliśmy prąd tunelowy, robimy to po to, żeby zwiększyć oddziaływanie igły z naszym obiektem. No bo żeby jakoś przesunąć ten obiekt po powierzchni, no to musimy zwiększyć siłę oddziaływania igły z tym naszym obiektem. W związku z czym przybliżamy igłę do naszego obiektu, a następnie zaczynamy ją przesuwać. I popatrzmy, co się dzieje. Tak zazwyczaj to wygląda, nie w każdym przypadku, ale to jest coś, co najczęściej można obserwować. Igła porusza się po takiej trajektorii, prawda, gdzie zachowujemy stały prąd, czyli ona, powiedzmy sobie, powiela kontur naszego obiektu. No i w pewnym momencie, jak jest tak trochę z boku, ciągnie go w bok. Jeżeli siła, którą ta igła ciągnie, to są zazwyczaj oddziaływania typu van der Waalsa takie, pomiędzy tymi obiektami, jest większa niż siła, z jaką podłoże trzyma nasz atom w danym położeniu, no to on przeskakuje. I to zazwyczaj przeskakuje o taką stałą sieciową, prawda, do bardzo podobnego położenia. To są takie położenia, w których on najbardziej lubi być na tej powierzchni. A na koniec, jak już przesuniemy ten nasz obiekt, możemy zmniejszyć prąd, no i wykonać zwykłe obrazowanie, to o czym mówiłem na początku, i zobaczyć, że nasz obiekt znalazł się w innym miejscu. W rzeczywistości mogą zachodzić też inne sytuacje, to znaczy
to było charakterystyczne dla ciągnięcia obiektu. Może być tak, że ten obiekt jest też pchany. Na przykład jak będzie naładowany, to może się okazać, że łatwiej będzie go pchać niż ciągnąć. Czasem jest też tak, że ten obiekt się bardzo mocno wiąże z tą naszą igłą i w zasadzie powiela po prostu jej ruch. To są rzadsze przypadki. Najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ciągniemy ten nasz obiekt. I to się może wydawać dosyć żmudne, ale ja tu chciałem pokazać taką animację, która pochodzi właśnie z laboratorium IBM. Ona jest dosyć ciekawa. Jak Państwo zobaczycie zaraz, każda klatka tego filmu odpowiada obrazowi w mikroskopu dolarowego powierzchni tego naszego układu, czyli tego kryształu z dodatkowymi atomami. Jak zobaczycie, za momencik, tych układów, czyli pomiędzy każdą kolejną klatką te operator mikroskopu przesuwał atomy na powierzchni i ustawiał je w innym położeniu. Teraz się wreszcie uda. To jest film, tak jak powiedziałem, stworzony w ten sposób, że każda kolejna klatka to jest oddzielny obraz powierzchni i pomiędzy kolejnymi klatkami operator, który wykonywał ten eksperyment, manipulował atomami. No i proszę zobaczyć, że w tym przypadku mamy rzeczywiście, no ewidentnie widzimy, że przy pomocy tego urządzenia można naprawdę z bardzo dużą precyzją manipulować, czyli przesuwać wybrane atomy po powierzchni. Proszę zobaczyć, to mamy taką historię chłopca z piłką, który troszkę tańczy w międzyczasie. Widzicie Państwo, ten obiekt, czyli ten nasz chłopiec, składa się z dość wielu atomów, także to wydaje się rzeczywiście, że to wymaga bardzo dużo czasu. To rzeczywiście jest częściowo czasochłonne, ale prawdę mówiąc, dla takich powierzchni metalicznych, to jest wykonane na powierzchni metalu, te procedury manipulowania atomami są bardzo dobrze określone i w bardzo powtarzalny sposób można te atomy przesuwać, jak widać tutaj na tym zaprezentowanym filmie. Film pochodzi z laboratorium IBM, także na koniec mamy oczywiście logo wykonawcy. A tutaj mam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Otóż w poprzednim tygodniu w Tuluzie został zorganizowany wyścig nanosamochodów, czyli takich molekuł. Zadaniem poszczególnych ekip było jak najdalej przesunąć w określonym czasie te swoje molekuły. I jeden z naszych kolegów, tutaj Marek Kolner, brał w tym udział. I to właśnie film obrazujący molekułę, którą on również manipulował. Tak więc możemy jeszcze raz zobaczyć. To jest cała powierzchnia, na której ten wyścig miał miejsce. Tu widzimy molekułę, która jest przesuwana. To są po prostu kolejne skany, czyli obrazy powierzchni po kolejnych krokach manipulacji. Tak więc widzimy, że rzeczywiście można to robić z bardzo dużą precyzją i w sposób dosyć wydajny. Okazuje się jednak, że to dobrze działa dla powierzchni takich metalicznych, trochę gorzej już dla innych układów. No i na przykład ja tu pokazywałem molekułę pentatlenu i stanów elektronowych, która była umieszczona na takiej warstwie izolującej i w tym przypadku tak się już nie da zrobić, ta metoda nie działa, a to dlatego, że jak spróbujemy igłę zbliżyć do molekuły, to okazuje się, że łatwiej tą molekułę z powierzchni zabrać niż przesunąć. No i w takich przypadkach stosuje się inną technikę, czy można igłę ustawić trochę asymetrycznie i następnie przypuszczając takie impulsy prądowe, czyli strzykując elektrony, doprowadzić do wzbudzeń w naszym układzie, a dzięki temu, że ta igła jest umieszczona nie na środku, ale po boku, to w tym można, dzięki temu można sterować kierunkiem ruchu naszej molekuły, która dzięki wzbudzaniu również jest przesuwana i to można też wykonywać z dosyć dobrą precyzją. Tu widzimy układ wielu molekuł, a ta molekuła została wybrana do manipulacji. Tu widzimy kolejne kroki, jak jest przesuwana. Na koniec została tutaj przesunięta znacznie bliżej. Dobrze, to oczywiście było bardzo ciekawe, ale w pewnym momencie ludzie doszli do wniosku, że warto byłoby spróbować czegoś więcej. Możemy manipulować, czyli przesuwać te obiekty po powierzchni. Zadajmy sobie pytanie, czy jest taka możliwość, żebyśmy wywoływali reakcje chemiczne na powierzchni. To jest coś niezwykle interesującego. Chcielibyśmy to robić w sposób bardzo precyzyjny. No bo oczywiście można
molekuły umieścić na powierzchni i na przykład całą naszą próbkę podgrzać, wtedy też wiele reakcji można wywołać, ale my byśmy to chcieli zrobić w sposób taki kontrolowany w danym miejscu. I to rzeczywiście da się zrobić. Po raz pierwszy zostało pokazane w roku 2000. Jak to wygląda? Podjeżdżamy sobie do takiej molekuły, następnie indukujemy taki impuls prądowy. No i proszę zobaczyć, ja tutaj zaznaczyłem, że te nasze molekuły specjalnie przygotowane miały tutaj dodatkowy atom, taki czerwony. To był atom jodu, czyli to jest, powiedzmy sobie, molekuła jodobenzenu. I ten atom został wskutek wzbudzenia wyrwany. No dzięki temu, że on jest słabiej związany z węglem niż te atomy wodoru, no to właśnie ten atom jodu odpadł z naszej molekuły, te atomy wodoru pozostały. Następnie, jak już mamy dwie takie przygotowane, dosyć aktywne chemicznie molekuły, przesuwamy je do siebie, dajemy kolejny impuls, to powoduje, że one są wzbudzane i mogą zacząć się obracać, tak żeby się ustawić w twarz, twarzą tymi aktywnymi atomami węgla. No i to może powodować, że stworzymy wiązanie pomiędzy tymi atomami węgla. Mamy teraz jedną molekułę. Możemy to udowodnić w ten sposób, że spróbujemy nasz układ przesunąć i jak zaczniemy manipulować, to całość będzie się przesuwać. To jest oczywiście dowód, że te dwa obiekty, które mieliśmy na początku, dwie molekuły się powiązały chemicznie i w tej chwili tworzą już jedną molekułę. No i to jest dziedzina, która się bardzo, bardzo szeroko rozwija. Jest bardzo dużo prac związanych właśnie z indukowaniem reakcji chemicznych na powierzchni. W zasadzie to jest taki krótki przegląd większości osiągnięć dla mikroskopu tunelowego. No ale niewątpliwie możemy sobie zdawać sprawę z tego, że wadą tego urządzenia jest to, że to działa dobrze, ale tylko dla powierzchni przewodzących, no bo izolatorów, czyli takich układów, gdzie nie będziemy mogli wywołać płynięcia prądu, to cała metoda nie zadziała. I już w latach 80. właśnie naukowcy pracujący w laboratorium IBM-u doszli do wniosku, że jest szansa, żeby badać również powierzchnie nieprzewodzące i w tym celu należałoby skonstruować nowe urządzenie, w którym to oddziaływanie to nie byłby prąd tunelowy, tylko siły takie działające pomiędzy pojedynczymi atomami. No więc to była dosyć ciekawa koncepcja. Oczywiście wymagała możliwości mierzenia bardzo, bardzo małych sił. Okazało się rzeczywiście, że takie urządzenie można skonstruować. I teraz chciałbym dwa słowa powiedzieć na temat tego, jakie rodzaje sił będą tutaj grały rolę przy oddziaływaniu tych obiektów. Otóż mogłoby to być oddziaływania elektrostatyczne, ale to możemy sobie nawet w tej chwili darować, bo będą się pojawiać wtedy, kiedy atomy czy molekuły będą naładowane. To się może zdarzyć, to zazwyczaj to raczej będzie przeszkadzało, ale nie jest to aż takie częste. No i teraz pozostają dwie główne składowe. Jedna, taka dosyć dalekozasięgowa, siły van der Waalsa. Zapytamy, co to takiego jest? Otóż nawet jeżeli weźmiemy dwa elektrycznie obojętne obiekty, jakieś atomy, to nawet by się wydawało, że one ze sobą oddziaływać nie powinny. Ale prawda jest taka, że one się składają, prawda, z jakiegoś dodatnie naładowanego jądra i tej chmury elektronowej. Te elektrony w takim uproszczonym modelu jakoś tam sobie trochę krążą i w sposób przypadkowy się troszeczkę przemieszczają z lewa na prawo. No więc jeżeli wytworzy się taki troszeczkę niesymetryczny układ, taki dipol, to on spowoduje, że ten drugi atom, który jest elektrycznie obojętny, on też się troszeczkę ten rozkład ładunkowy zmieni. No i w takim przypadku już widzimy, że siły oddziaływania się pojawią. Będą się przyciągać te układy. Oczywiście możemy mieć taką sytuację, że te dipole już same w sobie istnieją, nie tylko jeżeli one się indukują w takich chaotycznych ruchach. Więc to jest jedno z oddziaływań. Dosyć istotne, dalekozasięgowe, ono nie jest specyficzne i nie jest kierunkowe w zasadzie, więc niezależnie od tego, jakbyśmy te obiekty względem siebie umieścili, to te oddziaływania będą dosyć podobne. I drugie oddziaływanie, które jest tutaj bardzo ważne, takie chemiczne można powiedzieć, no to wtedy, kiedy już naszą igłę, powiedzmy sobie, z atomem jakiejś końcówki umieścimy już bardzo, bardzo blisko, przybliżymy do naszego obiektu. No i wskutek zakazu Pauliego dojdzie do tego, że ten obiekt będzie odpychał już w pewnym momencie nawet tą naszą igłę. Rzeczywiście, jakbyśmy patrzyli sobie zatem na siłę oddziaływania, jak jesteśmy daleko dosyć, ona jest bardzo mała, potem jest coraz większa, tutaj jest przyciągająca, a jak będziemy za blisko, będą się te chmury elektronowe nakładać, no to dojdzie do odpychania. Mamy więc takie dwa obszary. I teraz to można wykorzystać w mikroskopii sił atomowych. Zasada działania polega na tym, że umieszczamy taką igłę na dźwigni,
No i przesuwamy ponad powierzchnię. Może to być taka mikroskopia kontaktowa, gdzie igła rzeczywiście dotyka powierzchni i mamy taki kontur powierzchniowy. To nie jest akurat, okazuje się, najbardziej precyzyjne i zresztą może doprowadzić do tego, że naszą próbkę zniszczymy. Znacznie lepsza metoda jest taka, kiedy my tą igłę wprowadzamy w drgania. Ona sobie oscyluje z taką częstością rezonansową i przybliżamy ją do powierzchni. I teraz w efekcie oddziaływania atomów igły z powierzchnią zmienia się częstotliwość tych drgań i to możemy rejestrować i dzięki temu powstanie nam obraz powierzchni. To jest bardzo, bardzo precyzyjne. Ja tylko powiem tutaj o tych dwóch możliwych trybach, bardzo podobnych do mikroskopu tunelowego, to znaczy albo przesuwamy taką drgającą z dużą częstotliwością igłę ponad powierzchnią na stałej wysokości i rejestrujemy zmianę częstotliwości drgań, albo z układem sprzężenia zwrotnego mamy stałą częstotliwość, ale igła przesuwa się raz do góry, raz w dół. Dobrze, to ja bym chciał tutaj pokazać jeden taki bardzo sztandarowy przykład wspaniałych osiągnięć związanych właśnie z mikroskopem sił atomowych, a mianowicie obrazowanie pojedynczej molekuły. Weźmy sobie tą molekułę, którą mieliśmy wcześniej, taki przykład płaskiej molekuły pentacenu. Tu jest taka struktura atomowa, prawda, niebieskie mamy atomy węgla i zielone atomy wodoru. No i możemy sobie narysować taki schemat, w którym zaznaczone są w zasadzie wiązania pomiędzy tymi atomami. Więc mamy taki szkielet dla tej naszej molekuły. I jak będzie wyglądało oddziaływanie tej drgającej igły z molekułą? Otóż jak będziemy daleko, czyli nasza molekuła jest, powiedzmy sobie, tutaj mniej więcej w tym miejscu, my jesteśmy dosyć daleko oddaleni, jak będziemy nad molekułą, no to będziemy odczuwać trochę takiego przyciągania tego właśnie van der Waalsowskiego. I to będziemy widzieć jako zmianę częstotliwości drgań. Zaznaczyłem to na taki ciemniejszy kolor. Jak się trochę przybliżymy, to ta zmiana będzie jeszcze większa. Ale ciekawe jest to, że jak będziemy jeszcze bliżej, to się okaże, że oczywiście ciągle mamy tą zmianę, ale zaczyna się pojawiać jakiś taki szkielet. No i on wynika z tego, że w momencie, kiedy ta igła znajdzie się już tam, gdzie mamy wiązania chemiczne, czyli tam, gdzie jest zwiększona gęstość elektronowa, no to dojdzie do tego odpychania związanego z zakazem Pauliego. I rzeczywiście okazuje się, że można z bardzo dużą precyzją obserwować takie szkielety molekularne. To jest właśnie przykład pierwszej takiej obserwacji dla molekuły pentacenu. To jest obraz z mikroskopu tunelowego, a to jest z mikroskopu AFM. Widzicie Państwo, że rzeczywiście widać, no nawet jest wszystkie wiązania w tej molekule, całą strukturę wewnętrzną. I ta ilustracja tutaj pokazuje dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem. Jak jesteśmy daleko, to w ogóle nic nie czuć. Jak jesteśmy bliżej, to mamy przyciąganie takie van der Waalsowskie, potem jeszcze mocniejsze, a jak jesteśmy już bardzo blisko, to się pojawia ten szkielet. To jest bardzo ciekawa metoda, dająca niesamowite wyniki i została wykorzystana również do tego, żeby na przykład obserwować długości wiązań czy rząd wiązań, no bo jeżeli weźmiemy sobie taką molekułę jak na przykład fulleren, która składa się z takich heksagonalnych i pentagonalnych pierścieni, to niewątpliwie te wiązania nie są wszystkie równocenne i okazuje się, że niektóre z nich są trochę dłuższe, niektóre trochę krótsze i to rzeczywiście można również tym metodą mikroskopii sił atomowych zobaczyć. Co więcej, możemy, używając tej techniki, obserwować nie tylko same reakcje chemiczne i to często w przypadkach takich, gdzie trudno jest je inaczej wywołać. Tu możemy uzyskiwać obiekty, które są nietrwałe, one przez pewien czas w tych warunkach próżniowych, obniżając temperatury, mogą istnieć, takie metastabilne, a w innych warunkach jest je trudno uzyskać, ale co więcej, możemy je bardzo dobrze scharakteryzować. I ja wybrałem tutaj taki przykład również z grupy IBM-u, gdzie pierwotna molekuła, ona składała się w zasadzie z takiego rodzenia, jak tu widzimy i tu, gdzie są te dwie kropki, były przyczepione atomy bromu. Po naniesieniu na powierzchnię te atomy bromu zostały urwane, no mniej więcej tak, jak ja to pokazałem na jednej z tych moich animacji i powstał taki układ takiego rodnika. To jest molekuła taka dosyć reaktywna, bo tu mamy niesparowane elektrony po dwóch stronach, ale okazuje się, że jak sobie naszą igłę mikroskopu AFM umieścimy nad tą molekułą i przyłożymy jakieś napięcie, czyli będziemy również mieć prąd tunelowy, to możemy wzbudzać ten układ i on będzie zmieniał się z takiego do takiego, gdzie mamy otwarty pierścień, taki duży 10-atomowy, no i do takiego. To są w zasadzie dwa równoważne układy, tylko prawda, będące swoimi lustrzanymi odbiciami. I to jest przykład reakcji tak zwanej cyklizacji Bergmana. Ona jest tutaj odwracalna rzeczywiście, czyli możemy pomiędzy tymi układami oscylować. Jak to obserwujemy? Ten mikroskop AFM, o którym mówiłem, pozwala nam zaobserwować wiązania, więc widzimy, co tak naprawdę na tej powierzchni mamy. A to, że reakcja zachodzi, widzimy rejestrując prąd,
Ponieważ jeżeli umieściliśmy sobie igłę w którymś tam miejscu naszego mikroskopu, to w momencie, kiedy nasz układ się zmienia, to prąd tunelowy płynący pomiędzy igłą a tym naszym podłożem czy obiektem ulega zmianie. I widzimy, że jeżeli zarejestrujemy sobie przebieg czasowy, to mamy trzy poziomy. Ten taki ciemno-niebieski, prawda? On odpowiada tutaj jednej konfiguracji, czyli tego takiego rodnika. Jasno-niebieski to jest ta molekuła i czarny to jest ta molekuła. Mamy trzy możliwe poziomy, czyli trzy możliwe tutaj takie struktury molekularne, które się obserwuje. No i przez te tunelujące elektrony możemy te reakcje zmiany jednego układu w drugi wywoływać, a dzięki mikroskopii sił atomowych możemy to zarejestrować i zobaczyć rzeczywiście, jak ta struktura wygląda. To jest ciekawe, bo ja jeszcze wybrałem jeden taki ostatni przykład zastosowania, gdzie wydobyta została z rowu mariańskiego, tam z dużej głębokości, bakteria i badany był jakiś jej metabolit. I teraz samej substancji było dosyć mało. No a naukowcy chcieli się dowiedzieć, co to jest dokładnie za substancja. Stosując różne techniki, można było dojść, między innymi techniki rezonansu magnetycznego, można było dojść do tego, jakie są grupy atomów takie w tej molekule zawarte. Tu są zaznaczone na górze. No i wytworzyć struktury, znaczy wymyślić struktury, które by pasowały do danych, które zostały otrzymane. To są cztery struktury, które pasowały do danych, które udało się uzyskać w wyniku badań. No ale sytuacja nie była aż tak dobra, no bo mamy cztery możliwości i chcielibyśmy wiedzieć, jaką my tak naprawdę molekułę mamy, czyli która z nich jest realizowana. No i do tego została wykorzystana mikroskopia sił atomowych. Ta molekuła po umieszczeniu na powierzchni została zbadana. To jest obraz mikroskopu tunelowego, a to jest już obraz z mikroskopu sił atomowych. To jest ten sam obraz, tylko z naniesioną strukturą molekuły. Tutaj jest ono nieco odfiltrowane i przedstawione w takiej trójwymiarowej postaci. I się okazuje teraz, że ta metoda jest niesamowicie skuteczna, bo dzięki temu, że siły oddziaływania między ostrzem a tymi atomami zależą od geometrii, zależą od tego, jaki to jest rodzaj atomów, to z takiego obrazu można wnioskować, oczywiście mając odpowiednie doświadczenie, jakiego rodzaju atomy mamy w których miejscach. No i tak się rzeczywiście stało, że jak popatrzymy na tą strukturę tutaj, nawet tego obrazu, to od razu zobaczymy, że te dwie struktury na pewno temu nie odpowiadają, bo są takie bardziej liniowe, a ona jest ta, co widzimy w eksperymencie, taka nakręcona. Zostały dwie, które by mogły pasować. Na podstawie dokładnej analizy można było stwierdzić, że to, co widzimy, to jest ta struktura tutaj po lewej stronie. I w ten sposób udało się poprawić to, co zostało pierwotnie, błędnie zinterpretowana jako ta molekuła. W związku z czym ta metoda może również prowadzić do tego, że będziemy mogli analizować ze zdolnością rozdzielczą taką atomową i z chemiczną czułością molekuły, oszczędzając oczywiście czas na użycie różnych innych technik badawczych, które też w kombinacji mogłyby doprowadzić do rozwikłania tego problemu. Ja na zakończenie chciałbym tylko może przytoczyć takie słowa wypowiedziane przez Richarda Feynmana dosyć dawno temu, w zasadzie 60 lat temu prawie. No i rzeczywiście możemy zauważyć, że ta mikroskopia bliskich oddziaływań, czyli te techniki, o których ja tutaj mówiłem, one w tej chwili są rozwinięte, jest ich znacznie więcej, pozwala nam zajrzeć w głąb świata w nanoskali. No i tym akcentem chciałbym moją prezentację dzisiejszą zakończyć i podziękować Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję.